Witajcie! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak przygotować takie jajko, będące idealną ozdobą na święta. Zaczynamy zabawę z naszym jajkiem. Oczywiście potrzebujemy klej na gorąco. I zaczynamy. I odstawiamy klej do nagrzania. Tutaj mam mech wyrwany z trawnika, który po prostu przyklejamy. Aha, przyklejamy tam, gdzie jest klej oczywiście. Robimy to partiami. Na razie to źle wygląda, ale potem będzie lepiej. Trochę kleju i potem znowu mech. Ten mech jeszcze nie jest taki śliczny i zieloniutki, jak to będzie później, bo to dopiero początki wiosny. W sumie jeszcze jest kalendarzowa zima. Dobrze dociskamy, żeby uformować to jajko jednak. Mech oczywiście możemy przyklejać warstwowo później, jak coś nam jej będzie źle wyglądało, albo jakieś ubytki będą. Oczywiście jest tutaj dużo ziemi, były już ślimaki. No niestety tak to wygląda. Jak jest jakaś trawa, to ją wyrzucamy. O, tak wygląda nasze jajo. Tu jeszcze widać, że brakuje nam trochę zielonego. Dokładamy. I dłońmi formujemy nasze jajko. Tak to mniej więcej wygląda. Jak coś gdzieś odstaje, to albo dodajemy trochę kleju, i przyklejamy. Albo drugą opcją to jest przycięcie nożyczkami. W sumie bardziej wygląda to jak jajko z trawy, jak z mchu. No ale... Dociskamy. Tutaj mam nożyczki. To trochę mogę je przystrzyc. Ten klej to jak wiadomo bardzo szybko łapie, więc wszystko się dobrze trzyma.
Jak się nie trzyma, to się zaraz będzie trzymało. To jest nasze jajo. Styropianowe jajko było tej wielkości. Tutaj, jak widać, to jest już znacznie większe. Bierzemy jeszcze kawałek sznurka. Obwiązujemy naszą pisankę. Obwiązujemy i przyklejamy klejem. Auć, gorący jest ten klej. Ok. Tak to wygląda. I jeszcze mamy kaczuszki. Więc odcinamy trzy kaczuszki. Każda dostanie tutaj po kropelce kleju, żeby się kaczuszki trzymały. Wybieramy najbardziej korzystną stronę naszego jajka. O, może być tutaj. I przyklejamy. Tak się prezentuje nasze jajko. O, tu. To jeszcze nie koniec zabawy z naszym jajkiem. Tutaj mam gałązki brzozowe i będę chciała zrobić coś w rodzaju gniazda dla naszego jajka. Postaram się skleić gałązki. W instrukcji napisane jest, że trzeba trzymać 30 sekund sklejane powierzchnie. Okazuje się, że nawet krócej. Lepiej się, ale w miarę się trzyma. Jakoś będziemy zakręcać. I tylko w sytuacji kryzysowej będziemy korzystać z kleju. To już jest koniec. Tak się prezentuje gotowe jajko w gniazdku.